Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować trening skokowy klubu jeździeckiego Iskra. Zapraszam Was do oglądania. Już powoli, wielkimi krokami wracamy do hali. Już wieczorne treningi od godziny 16:30 odbywają się w naszej hali. Dzisiaj zaprezentuję Wam szereg gimnastyczny. Połączone 3 przeszkody skok-wyskok, fula i 2 przeszkody skok-wyskok. Dzisiaj skupimy się na treningu dosiadowym, czyli dosiad w skoku. W treningu skokowego niezwykle ważny jest trening początkowy etap, czyli rozgrzewka. Pracuję najpierw w kusie anglezowanym, na dłuższej wodze, potem robimy poszerzenia, skrócenia i pracujemy w półsiadzie. Z tego względu, żeby też przygotować swoje ciało do pracy skoku. Aktywniej troszkę, Daria. Aktywniej, do kontaktu, nigdy na odwrót. Jeźdźcy skupiają się na to, żeby właśnie konie pracowały od zadu. Do kontaktu, to jest ważne. Poszerzenia, czyli poszerzamy puls, skracamy, dołączamy koła i pilnujemy tego, by koń pracował zadem. W grzewce w kłusie i po chwili stępa na długiej wodze swobodnej rozpoczynamy galop. Zawsze galop pierwszy w półsiadzie, w którym chcemy, żeby koń aktywnie pulsował właśnie do kontaktu, dołączając koła, ale tak samo pilnując tej aktywności, równego tempa. Ale pamiętajcie, nie mylmy aktywności z szybkością. Tak, nie przekrzywiaj się, Wiki. Na treningu mamy Hanię na Etnie, Wiktorię na Mercedes, Darię na Wontonie, Dominikę na Juście oraz Agnieszkę na Labacinie. Po rozgrzewce zaraz przejdziemy do treningu skokowego. W rozgrzewce do skoków, jak i do ujeżdżenia bardzo ważne jest to, by koń odpowiadał na nasze pomoce. Czy to są wstrzymujące, czy popędzające. Więc jeźdźcy jak tak samo w galopie i w kłusie muszą się skupiać na tym, żeby troszkę poszerzać i skracać, by mobilizować zad konia, mobilizować go do prawidłowych odpowiedzi na łydki. I dodania, dziewczyny, robimy. Dodać, skrócić. Bardziej chowaj kuperek, Hania. Bioderka pracują. Nisko tyłek. Zgrzeliśmy konia troszkę w pełnym siadzie na jedną ze stron. Możemy przeplatać dosiady, czyli popracować troszkę w pełnym siadzie. Poszerzyć, skrócić, tak żeby i konie, i jeźdźcy byli rozgrzani w każdym dosiadzie do treningu dosiadowego skokowego. Poczynamy rozgrzewkę skokową. Tak, dobrze, aktywnie. Raz, raz, raz i ręka po grzywie. Dobrze, pogłaskać. Jedzie następny koń i galopujemy. Aktywniej, równe oparcie w strzemionach, Dominika. Tak, dobrze. Energia. Podwyższyliśmy 2 kawaletki na wjeździe. Dobrze, rytm. Żwawo, żwawo. Jak brakuje, to nie przysiadaj, tylko wysyłaj bardziej go od łydki, luźno, raz, dwa, skok, raz, raz, ręka, dobrze, tylko ręka, łokcie, nie, staraj się łokci nie odstawiać, i żwawo, tak, nie wychodź przed konia, Agnieszka, i raz, dwa, i skok, nadążaj, nadążaj, ręka po grzywie do przodu, żwawo, raz, dwa, trzy, raz, tak, tak, dobrze, okej. Okay. I stoją już wszystkie przeszkody. Jeźdźcy mają za zadanie jak najbliżej dojeżdżać do pierwszej przeszkody i utrzymać aktywne tempo, tak żeby koniowi wszędzie pasowało. Bardzo dobrze, Daria, tylko nie przekrzywiaj się. Żwawiej, Dominika, żwawiej, będzie brakować ci. Aktywniej. Nie przysiadaj, tylko nisko tyłek. O tak, lepiej, Hania, lepiej. Równo ręka po grzywie do przodu. Żwawiej, Labacina, żwawiej. Tak, tak, dobrze, tylko ręka po grzywie. Tak, i jedzie Mercedes. I raz, raz, nie przysiadaj, tylko bądź cały czas blisko siodła i podążaj biodrami.
O tak, łokcie do siebie, dobrze. Nadążaj, staraj się, Daria, bliżej go podprowadzić. Dobrze zareagowałaś, ale pilnuj tego. I aktywność. Raz, raz, patrzysz przed siebie. Dobrze, Dominika, lepiej. I aktywność, aktywność, wysyłaj, wysyłaj. Tak. Czyli przykładasz łydkę, koń nie reaguje, puknąć bacikiem. Dobrze, tylko ręka bardziej po grzywie do przodu. Jedzie jeszcze raz, Etna. I raz, raz, raz. Dobrze. Okej. Okay. A na koniec treningu zawsze długa wodza i koniki przychodzą do nas po smaczkach w nagrodę za dobry trening. Chodź malutki. Proszę bardzo, wątonku. Dobry koń. Dla bacinka. Justysia jeszcze, oczywiście, że Justysia dostanie. I Mercedes. Moi drodzy, to na tyle z treningu skokowego sekcji jeździeckiej Iskra. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a tymczasem będziemy się żegnać z Wami. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!